Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Stowarzyszenie Po prostu Pomagam Radia Sud podpisało porozumienie ze starostwem powiatowym w Kępnie w ramach prowadzonej na terenie powiatu kępińskiego akcji Nakręć się na pomaganie, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek wyznaczonych do tego celu pojemnikach. Pieniądze z zebranych nakrętek przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia. Przy ulicy Kościuszki naprzeciwko starostwa powiatowego w Kępnie oraz przy ulicy Sienkiewicza przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie stanęły dwa pojemniki w kształcie serca, na którym znajduje się logo stowarzyszenia oraz powiatu kępińskiego. To właśnie do nich można wrzucać zakrętki z plastikowych butelek, zakrętki po nabiale czy soku w kartonie, różnego rodzaju nakrętki po kosmetykach, płynach do prania, płukania czy innych środkach czyszczących. Zakrętki te będą magazynowane, aby w większej ilości przekazać je firmie recyklingowej. Następnie firma ta przeleje na konto stowarzyszenia równowartość finansową za dostarczone zakrętki. Za te pieniądze stowarzyszenie Po prostu Pomagam będzie mogło pomóc swoim podopiecznym, czyli chorym dzieciom i ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Jako stowarzyszenie również zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kępińskiego o włączenie się do akcji Nakręć się na pomaganie. Zbieraj nakrętkę, następnie wrzuć je do jednego z czerwonych pojemników w kształcie serca. Pomóż stowarzyszeniu pomagać innym.